Jak karnawał, to karnawał. Także dzisiaj bardzo łatwy i szybki przepis na pączki z mascarpone. Idealny przepis dla początkujących oraz dla tych, którzy boją się ciasta drożdżowego. Te pączki przygotujesz dosłownie w kilka chwil i gwarantuję Ci, że samo wyrobienie ciasta i smażenie pączków nie zajmie Ci więcej niż 30 minut. Wystarczy tylko wszystkie składniki umieścić w misce i dokładnie wymieszać mikserem lub trzepaczką rózgową. Takie pączusie bardzo lubią dzieci. Mój synek pochłania takich kilka naraz jak odkurzacz. Wyjątkowo smaczne maleństwa i szybkie do zrobienia. Nawet dla niezapowiedzianych gości. Potrzebne składniki: 250 g serka mascarpone, 3 jajka, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 1 łyżka spirytusu, 1 opakowanie cukru waniliowego, 3 łyżki cukru pudru, 2 szklanki mąki pszennej tortowej oraz 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Dodatkowo olej do smażenia, cukier puder oraz opcjonalnie cynamon. Samo przygotowanie ciasta to nic innego jak wymieszanie wszystkich składników razem. Do miski wrzuć wszystkie mokre składniki, następnie przesiej przez sitko mąkę z proszkiem do pieczenia, cukrem pudrem oraz wsyp cukier waniliowy. Całość dokładnie wymieszaj mikserem na średnich obrotach. Możesz również wymieszać trzepaczką, rózgową łyżką albo po prostu ręką. Ciasto ma być gęste i kleiste. Od razu po wyrobieniu ciasta możesz smażyć pączki. W rondelku lub na patelni rozgrzej na małym ogniu olej, małą łyżeczkę zamocz w oleju i nabieraj ciasto. Zsuwaj palcem na ciepły olej, im porcja zgra mniejsza, tym pączki będą foremniejsze. Smaż po 7-8 sztuk naraz, w zależności od tego, jakiego garnka, rondelka używasz. Jeśli wrzucisz za dużo pączków, nie będą się same przekręcały. Smaż na złoto, wyciągaj na ręcznik papierowy, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Gotowe układaj na talerzu, możesz posypać cukrem pudrem lub obtoczyć w przesianym cukrze pudrze z cynamonem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie zacznij. Już niebawem na kanale pojawi się więcej takich łatwych, lekkich i przyjemnych przepisów.